Dzień dobry, witam serdecznie. W challenge'u do 2700 zapraszam do partii, gram na 3 minuty. No i kolejny przeciwnik, 2668. Silni zawodnicy już przed nami, tutaj nie ma żartów. Moi drodzy, trzeba grać dokładnie, zdecydowanie. Pewnie skoczek E4, dokładnie tak. No, ok. Goniec E4 niech będzie. Zobaczmy sobie figurę w ten sposób. Lecimy, moi drodzy, lecimy. Lekko nie jest, oczywiście będę starał się grać jak najlepiej, tylko potrafię, żeby już ten challenge ładnie zakończyć. No i mamy tutaj wiszące piony. Zagrajmy sobie skoczkiem tu, z próbą wymienienia, żeby skoczek przyszedł też tędy. No, ruch G5 może być. No, taktyka przede wszystkim, tutaj trzeba bardzo uważać. O, pojawiła się świetna placówka dla skoczka C4. Choć na D3 też by chyba stało fajnie. No, zagramy sobie B3, tu spróbujemy trochę przyblokować, może hetman D2. O, a to jestem zaskoczony, że przeciwnik w ten sposób chce wymieniać, ale okej. Okay. Hetman D2, spróbował wymiany. No, wiszące piony, jak jest mało figur, to jest duża szansa właśnie białymi, żeby tutaj fajnie przeciwnika ugryźć. Prawdopodobnie, o, szacha zdał. Dobra, tutaj sobie odejdziemy od razu. Myślę, że tak, aczkolwiek może trzeba poszukać jakiegoś sprytniejszego planu. Najpierw niech będzie wieża E1, żeby mieć możliwość taką, ale tutaj skoczek jak wejdzie, to też niebezpiecznie, więc może tego lepiej nie ruszać. Pionek C5 mnie bardziej by interesował. Dokładnie taki ruch jest możliwy, żeby gdzie potem tego skoczka przerzucić, to jest pytanie. On może zagrać z powrotem tu. No dobra, spróbujemy tak, może żeby tak zagrać. Do tego pionka się nastawimy. Tylko jeżeli on zagra tutaj... Aha, to on miał skoczek F1, tylko skoczek F1... No dobra, niech będzie. Wygląda dziwnie, ale spróbujmy. Tutaj on wejdzie, tutaj... dobra, spróbujemy tak. Jeżeli zagra tu, no to trudno, tego pionka też weźmie, ale my skosimy tego. Chyba nawet on musi tak zagrać. A nie, nawet nie musi, jak się okazuje. Spróbujemy te hetmany wymienić w takim układzie. Skoczek, żeby wszedł tu szybciutko. Wieżą zagrasz. Ok, tak. Hetman tu broni. Tu się broni. A3. Nie chcę tego skoczka na B4. Chcę zagrać tak i grozić widełkami. To jest sporo takiej gry jeszcze pozycyjnej. Może się przeciwnik skusi na szybkie zagranie. Skoczek C4 grozi cały czas. Hetman F3. Trochę się przestawić z obroną. Dobra, podstawił jakość. Aczkolwiek jak wejdzie skoczek tu na E5 u niego, może też trochę zaszkodzić. Tego bym właśnie nie chciał, ale nie no. Tutaj chyba trzeba w ten sposób. Tu grozimy wzięciem wieży. No H3 jest taki ruch, trzeba uważać. Tu grozi też strzałka. No jeśli tak, to bije wieżę. No i tutaj chyba mogę... A może wieżą? On będzie musiał coś takiego zrobić. Tak, chyba wieżą będzie lepiej. Nie, bo nie mogę tutaj. Znaczy, to nie jest błąd według mnie, na szybko patrząc. Dobra, chodzi tutaj o czas. Chodzi tutaj o czas, ale on ma też taki ruch. Tutaj, ale tam jest kontra jakaś. Ojejku, tak trochę zaryzykowałem bicie wieżą. Nie dostrzegłem takiej możliwości. Właśnie. Wydaje mi się, że muszę tutaj zbić, żeby uspokoić grę. Oj, bo ten skoczek będzie tutaj bardzo, bardzo, bardzo groźny. Dobra, biję tego skoczka, bo niestety on mi bardzo zagraża. Gram tak. Pionek więcej, więc tutaj tak jest dużo. Jeżeli tutaj, to mam szacha i zdjęcie pionka. No właśnie, on tego nie widział, albo i widział. D3, co nie?
Tak, będę bronił. No to są zawsze te ryzykowne opcje. Tak, a zawsze mam hetman F3, F1, przepraszam. Hetman F1 również tu będę bronić. O właśnie. Będzie mi zdejmował pionki, to tego też mogę wziąć. No idę pionem. Nie no, zaproponował remis, to tutaj będę musiał zbić. To teraz odbijam. Po wybiciu będę bronił tego pionka i będzie wygrana hetmanówka. Czasu się robi mało. O, przeciwnik podstawił. Dobra. Mamy pierwszą wygraną. Rozpoczęło się dobrze. Rozpoczęło się dobrze. Stabilnie. Lecimy dalej. No tutaj tak. Czas jest ważny. Tak jak już wspominałem wielokrotnie. I szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Okej. Poszło to w miarę dobrze. Z kim ja w ogóle grałem? Papua Nowa Gwinea. Wow. Cały czas teraz szukam nowego przeciwnika. Zaproponowałem również rewanż. Lecz jak widzicie, bez skutku na razie. No i tak, na tym właśnie poziomie, na tym etapie, ja przypomnę, że gram z zawodnikami albo lepszymi od siebie, powyżej swojego rankingu zdecydowanie, albo poniżej rankingu swojego aktualnego minus 25 oczek, więc nie szukam tutaj zawodników, którzy są teoretycznie o wiele, wiele słabsi, typu 2500. Znaczy mówię o rankingu czeskomowym, żeby była jasność, tylko szukam zawodników praktycznie równym sobie lub silniejszym, więc ten challenge jest o tyle cięższy. No bo można by było nabijać ranking na zawodnikach o 200 czy 300 punktów niższy. Próbować nabijać oczywiście z ryzykiem, że przegrana by bardziej bolała, ale większa szansa oczywiście myślę, żeby była, jeśli chodzi o nabijanie rankingu. A nie o to chodzi tutaj w moim challenge'u. O właśnie, mamy arcymistrza. Wow. No i pięknie. Mamy arcymistrza. Nie kojarzę tego nazwiska. Może powinienem. No ale trzeba tutaj, słuchajcie, grać szybko, zdecydowanie. A4. O tak, przeciwnik tutaj szybko mnie atakuje. Tego skoczka mi tutaj zwinął. No i cóż, jakieś takiego zagranie chyba naturalne, typu goniec G5, no coś w tym stylu trzeba. Trzeba zagrać, wieża E1, wszystkie figury grać muszą. Skoczek E5. Tutaj G5, tu, no takie tradycyjne. A tutaj to wybije w ogóle to, bo on nie może zbić. Zobaczcie, no właśnie, może zbić skoczkiem, mógł zbić skoczkiem. Teraz będzie mógł zbić skoczkiem, ale okej, gram tak, on zbije tu, ja gram tu. Mi bardzo odpowiada to, że będę miał tego gońca świetnego. Tu wtrącę tego szacha. Pytanie, czy nie zbić tym pionkiem z F? Nie, no z H. Z H, tradycyjnie trzeba z H. Ten goniec myślę, że też ma swój potencjał, chociaż mogę się mylić, arcymistrz jak poszedł na to, możliwe, że on tutaj wie więcej wie więcej niż ja na ten temat. Dobra, muszę wrócić chyba grzecznie, z pokorą. Hetman D2 z obroną i tutaj tego gońca chciałbym chyba wypędzić, może tak, żeby tam też mieć wejście. Hetman F6? Nie no, to tutaj będę mógł zbić. Okej. Właśnie się tak zastanawiałem, czy tym pionkiem nie odbić. Możliwe, że też była taka ciekawa opcja. G4 i tutaj zasłona też będzie jakaś tam, jakiś to będzie miało sens na pewno. Chociaż Hetman H5 też wygląda ciekawie. Czasem tego pionka można sobie po prostu olać. Po wybiciu, jak Hetman wejdzie. No dobra, zobaczymy, co tu się wydarzy. Może przeciwnik myśli nad tym biciem, ale nie, no to tutaj. Tu się nie będzie działo źle białymi. No i przeciwnik myśli. Możliwe, że ten koniec też mu trochę psuje szyki. Okej.
Niech będzie tak, bo bronię tutaj i chcę ewentualnie tak zagrać tego gońca stąd sprzątnąć. Może skoczek E4 też wygląda dobrze, bo tutaj będę dobrze bronił. Tak to trochę pozycyjnie zaczyna tutaj teraz huczeć. Jakieś takie wejście. Może tak, żeby nie było B6. Znaczy może być. W ten sposób na razie. Chociaż nie, no tutaj mogłem przecież zagrać. Tutaj grozi strzał. Niech będzie tak, on będzie musiał wrócić. Nie będzie musiał wrócić. Tak, bronię hetmana, żeby wziąć pionka. Nie zauważył. Albo ja czegoś nie zauważyłem. Szachem. Z szachem. Podstawił. Potem gram tu. Podstawił arcymistrz, moi drodzy. Podstawił. Wieża D1, no i tutaj strzelamy. Tutaj nie ma żadnych kopnięć, bo tam hetmany wymieniam. Jak zbije skoczkiem, bije hetmana, bije gońca. Nawet pokusiłbym się tu obić, ale chyba to nie ma sensu. Spokojnie tak trzeba grać. Przejdę królem, żeby mieć też F4. O właśnie. I F5. Zablokował. Jasne. Tak. Tutaj wejścia się robią niebezpieczne. Przytrzymać pozycję. Uciekam. No i wymiana. A, może tutaj zagrać, kurczę, bo widełki ma. Czas, na szczęście uratował mnie czas. To też jest element gry, ale patrzcie, no wyszedł z takiego wora, nie? Ale jest zwycięstwo i to się liczy. Zwycięstwo z arcymistrzem. No i dobrze, fajnie. Powoli do przodu. Jest rewanż. Tutaj trzeba bardzo uważać. Motywują mnie zawodnicy z takim dużym tytułem. Trzeba bardzo dokładnie grać. Mamy obronę królewsko-indyjską. Okej, wieża E8, C6. Sobie tego gońca odpędzimy. Jest tutaj, nie ma takich żadnych chyba niebezpiecznych zagrań, tak, i skoczkiem na F4. Goniec G4, no tutaj powinien zagrać raczej. Nie zagrał. A to ciekawe. No to w takim razie tak. Tutaj będziesz mi się ładował, jasne. A tu będziesz mi się pakował. Dobra, też spróbuję tędy. B4 prawdopodobnie. No właśnie. On wie, o co chodzi. Dobra, dziabnę go. Zbiję tu. I zagram tak, żeby mieć skoczkę na C5. On tutaj prawdopodobnie. Tego końca może mi za skoczka wymienić. Zostaje mi ten. Ten u niego póki co. Znaczy, no będzie grał przez F3, goniec F2. No dobra, tak. Po prostu w prosty sposób mi go wymienia. No tak, mądrze. Mądrze.
i na temat. Pytanie, czy ja tutaj gońcem jakoś nie mogę spróbować. Sorry za te wiercenia. Niestety jeszcze tu jakieś remonty trwają na osiedlu. I cóż ja mogę tutaj, biedny żuczek, tu mi wejdziesz. Będę musiał po prostu bronić się twardo. Tam wymiana mogę stracić. No tak, strategicznie to chyba tak lepiej mnie ustawiłeś, przeciwniku. Drogi, tędy mnie jeszcze chcesz gryźć, nieźle. Jakbym tu zagrał. Aha. No lekko nie ma. Spróbujmy tutaj powalczyć. Zawsze tak, to będę musiał wrócić, ale tego pionka chcę chapnąć, jeżeli tak, to... Okej, okay, tutaj jeszcze bardziej bronisz. No dobrze. Czy nie jest dobrze w ogóle? Dobra, niech będzie tak. Głupi ruch, ale to co ja mam zrobić? Nie mam wyjścia za bardzo. GM to GM. Tutaj bronić tu. Taki ruch jest też ciekawy, no bo tutaj będzie obicie. No właśnie, wracam. No ma bicie tutaj, to widzę. Widzę. Jakaś tam wymiana. Spróbujemy tędy. Skoczek F5, koniec. No jeden pion mniej, ale ten jest wiszący. Trochę się tutaj ciśnienie rozładowało, mam nadzieję. No muszę wrócić, żeby po szachu mieć jakąś zasłonę. Jakaś taka defensywa niestety. Mogę tak spróbować go też, też powtarzać. Spróbować powtarzać właśnie posunięcia. Aha, nie mogę tu, ojej. Tak. Teraz tu, opcja wymiany. Skoczek, bicie. Końcówka będzie w trąbkę. Bodajże, albo jakimś cudem ją utrzymam. Wybił. Pytanie, czy nie tym? A nie, no tym pionkiem. Niestety tutaj muszę. Jak zbiję tego, to on mi da szacha. Ja tu, on tego, ja tego. A, no niestety muszę, tak. Dobre to nie jest. Goniec, musi szybko iść. Wiem, to jest strategicznie przegrana końcówka. Dokładnie. Spróbuję tak, żeby wymusić C6. I pytanie. Czy ja to przegrywam po wymianie? Nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem. Bardzo możliwe. O, przegrywam w ogóle. Nie, no tak. Bardzo głupio zagrałem. W sumie bez sensu. Bez sensu. Totalnie. Nie, no to jest przegrana. Dobra, tutaj nie ma co też przedłużać. Ładnie mnie rozpykał strategicznie. To znaczy, że trzeba z tym arcymistrzem próbować grać ostre rzeczy. Tak jak pierwszą partię. O, szkoda, że już go nie mam. Dobra, lecimy dalej. Grało mi się fajnie z nim. No, oczywiście strategicznie troszkę lepiej pograł. Lepiej. Ale to jest właśnie to, żeby też jakąś naukę z tego wyciągać. Dobra. Mamy tutaj gambit hetmański. Bogo Indian. O, właśnie, dokładnie. Nie gambit hetmański. Dobra, twardo. No i chyba E4 z opcją wymiany. Jakiś E5 będzie się szykował pewnie. No tak.
No dobra, aha, poczekajcie, tutaj mam chyba jakiś wjazd fajny. No właśnie, skoczek D6 jeszcze jest. C5 tutaj. A, wymienił mi to nawet. Proszę. Ale jest ten bambus. Tego nie widziałem. Tego, moi drodzy, nie widziałem niestety. Niestety, niestety. Na pewno nie wymieni. Zagrasz pewnie tak, co? Właśnie. Tutaj to mi nic nie daje, ten pionek wisi. Oj, pozycja jest opłakana. Niestety on ma dwie figury za wieżę. To jest więcej niż dużo. Jest więcej niż dużo. A6. Taki ruch jest. Nie, nie jest. Spróbuję wymienić te hetmany w taki dziwny sposób. Pionkiem wybiję, żeby tu nie wszedł skoczek. Wieża C1 i na tego piona wymieniasz, ok. Tak, coś w tym stylu. No, poknociłem. Tutaj już w sumie nie mam pomysłów. No właśnie, tego pionka mi chapniesz i to fajne nie będzie. Kompletnie tu mnie przeciwnik zajeżdża. Niestety. Tu zagrałeś. No dobra, jakiegoś szacha dajmy. Z obroną. Tyle, że tu już jest ciężko. Nie, no mam w to pensję. Jakiegoś mata pewnie tu dostaję. Już tak czuję w kościach. Tutaj, tutaj. No szach tu, też zbieram pionki, no właśnie. Grać. No, właśnie. Lekko nie ma. Dwie partie ładnie się zaczęły. Spróbujemy rewanżu. Sorry, słuchajcie, za to, że tak sobie tutaj oczy masuję, a strasznie mnie bolą. Wybaczcie. No, wiem, że to was nie obchodzi, ale ktoś mi zarzuca, że sobie dłubię w oku coś tam. Boże święty. No nic. Jestem tylko człowiekiem, słuchajcie, nie maszyną, tak jak każdy z was. Dobrze,
Lecimy dalej. W ogóle ten challenge uświadomił mnie, jak wiele osób jest toksycznych. Będę to wprost mówił. Komentuje moją grę. Okej, macie prawo. No, takie prawo. Ja ją sobie tutaj upubliczniam, wy ją komentujecie. Śmieszą mnie te rzeczy, naprawdę śmieszą mnie niektóre rzeczy, że głowa mała. Ale okej, dobra, nieważne. Lecimy dalej, szukam cały czas przeciwnika. No mówię, na 2650 już chwilkę się czeka, szczególnie jeszcze jak nagrywam odcinek rano, więc tych zawodników nie masz tak dużo pewnie. Znaczy jest, ale czekamy cierpliwie. Skup się, Krzysztof, skup się, bo wszystko jest tutaj fajnie i możliwe do zrobienia. Szkoda, że już zawodnicy nie chcą się tutaj rewanżować. Jest. 2655. Są gracze. Ok, lecimy. No właśnie, dziwi mnie zawsze fakt, że oni tak oddają tutaj ten materiał. Nie wiem, no gram tak. Już tak grałem z którymś zawodnikiem E6. Już taką partię miałem jedną. No właśnie, bo tu skoczek wchodzi, kurczę, jakby to było takie wyuczone. Chwilunia. Chwilunia, chwilunia. Tak, no bo hetman, no dobra, hetman F6, tu jest bicie, on wchodzi. Tego za bardzo nie chcę, więc tutaj może poczekać. Skoczek. Bardzo podobną partię grałem ostatnio. Bardzo podobną. No właśnie. I tu. Mega podobno. Dobra, jest figura więcej. Chwila, chwila, chwila. Jakbym zagrał tak, też za dużo to mi nie da chyba. Dobra, zbijam. Po wybiciu będę mógł zbić. I chodzi o to, że on tak nie zagra, bo tam mam opcję. Ojejku. Ojejku, przecież ja tu przegrywam. Znowu się dałem złapać na goniec G6. Znowu się dałem złapać na ten sam motyw w tej samej partii. Jak tu się bronić? Nie sprawdziłem nawet tego. O, szkoda, że nie gra znowu. Kurczę. Dobra, ale jest mistrz międzynarodowy. Prawie 2700. Prawie 2700. Lecimy. Kurczę, no to jestem zły na siebie, że nie sprawdziłem po prostu w poprzednich partiach, jak to się tutaj rozgrywało. Właśnie, oni tutaj cały czas łapią mi tego skoczka. H4. Co ja gram w ogóle? No dobra, muszę oddać tę figurę. Kurczę. Absolutnie nie mam pojęcia, słuchajcie, co ja tutaj wyczyniam. Szukam jakiejś opcji, żeby pograć aktywnie hetmanem, ale nie mam. Nie mam już poświęcenia. G6. Nie, G6 nie mogę. Tak, żeby mieć jakąś taką opcję skoczkiem. No szukam, szukam, szukam. On też tam jeszcze jest zablokowany troszeczkę. Już nie jest. On skoczkiem za bardzo nie może ruszyć, czy może? Tutaj, tutaj. Dobra, niech będzie tak.
Nie jest to korzystne dla mnie. Tam coś podgryźć by wypadało, tylko właśnie podgryźć. H5, wieża H7 i szybka wieża H8. Innego wyjścia tu nie widzę. Ten skoczek jest póki co jeszcze fajnie poblokowany. Pionka zdejmujesz, co? Próba jakiejś takiej akcji. Tyle, że tutaj nic nie mogę za bardzo mądrego zrobić. Tu nie, tu jakiś szach. Aha. Dobra, tak, muszę. Jeszcze mam mniej czasu. No i skaczek mój za bardzo nie ma gry. Chociaż on też tym nie może za bardzo ruszyć, jak tam się jakoś rozwikłać. Śpionka, co? Dobra, wymienię to w ogóle. Tak, i tego piona chociaż skoszę. A nie, jeszcze nie tędy, żeby tu trzymać. Troszkę wyżej. No biorę go. Nie mam wyjścia. Próbuję być upierdliwym tutaj przeciwnikiem. I znowu tędy. Oj, wieża tutaj jest, kurczę. Sekund, kurczę, jestem za wolny. Oj, tutaj podstęp. Dobra, będzie remis. Tak bym nie zdążył tego wygrać już z tym moim czasem, ale przynajmniej po tej stracie figury wybroniony temat. Okej, okay. Więc spoko. No i się pożegnał. No spoko, bajno. Czekamy na kolejnego przeciwnika. Arcymistrz, mamy arcymistrza. Pięknie, już drugi arcymistrz w tym odcinku. Także fajnie, pojawiają się zawodnicy na wysokim poziomie. Jak będzie A4?
trzeba bronić. I G4. Wybił. W ogóle to bicie ma sens. Tak, to bicie zdecydowanie ma sens. No to muszę bardzo uważać. Bo tutaj przeciwnik może sobie naprawdę fajnie pograć. Tutaj bronić muszę. Szybka jakaś roszada. Ja wiem, że tutaj jego pionki mogą też fajnie pograć. Tak, tu będziesz chciał wejść. No i będziesz miał prawo. Dobra, szybka roszada. Tu wejdziesz, wiem o tym. Skoczek broni pola D4, to też ważne. No i kwestia, czy uda mi się usta... Aha, tu jeszcze możesz walnąć. No tak, tak, tak. Te poświęcenie jego miało bardzo dużo sensu. Zbiłeś? A to ciekawa, ha, wieża tu zbije, uciekam. No dobra, to może trochę lepiej mi tutaj wyszło. Ha, wieży mi brakuje w ogóle. Niech będzie takie posunięcie. Tutaj celować. Nie no, stracę, co ja. Tutaj muszę bronić wieżą. No i to jest bardzo niejasne. Możliwe, że czarne mają sporą inicjatywę. Może tak? Może to mieć sens tu? Tu? O! Tak. Bo to zdążę wybić. On musi tak zagrać. I ja zdążę to wybić. O właśnie, to jest dla mnie jakaś szansa. Chyba. Pochrzaniłem, bo tutaj bije, nie? No właśnie. Tu. Jedyna szansa. No teraz tak, no bo... Jak zbiję tu... Aha, mogę jakość zachować cały czas, tylko... Aha, no mogę jakość. Mogę zbić wieżę, on zbije tu, ja tam. Co będzie lepsze? Dobra, chwila. Tutaj tego pionka wezmę. Mi się wydaje, że... czekajcie, tutaj. Tu nie... Dobra, to muszę wziąć według mnie. Taktycznie mnie tutaj porobił, ale ten jedyna nadzieja w tym pionku. Tak i zasuwać. On tu powinien chyba gońcem zagrać. Gdy tak. No i będę tam miał... prawie nic. Chociaż nie, wymianę trzeba było zrobić prawdopodobnie. Bo i tak wieża by mi tam chociaż nie zaszkodziłaby, czy nie. Tego już się nie dowiem. Lecę pionkiem, a on ma takie zagranie, ale tu szach, tu albo tu może być szybszy. Możliwe, że to trzeba było dziabnąć. Tu muszę dziabnąć. Wieża D2. Tutaj. Szach tu. Czy mam taki ruch? To też jest ciekawe. To też chyba jest ciekawe. Bo jak tu siatka matowa, ale nie ma zawsze takie posunięcie. A też tędy mogę bronić, no ale tutaj szybki jest ruch. Ma 19 sekund. A, pogramy sobie bez tego gońca, dobra. Co? Mam taki ruch, grozi mat i mam takie posunięcie.
Tutaj? A, wieża D5. No dobra. Koniec czasu, ale no tak, goniąc na wieżę, to teoretycznie remis, ale to gorzej się broni wieżą na pewno. Wygrana z arcymistrzem. O, jest ten sam arcymistrz co wcześniej. Dzisiaj arcymistrzowie 2-1 z arcymistrzami. Dobra, tak. Niech będzie teraz tym razem ten wariant. To posunięcie kiedyś widziałem, tylko co tu się grało? Chyba to się biło. Tak. No to są takie strategiczne motywki. Motywki powiedziałem. Motywy. Dobra, koniec G2. Roszady nie mogę zrobić. Za bardzo. Dobra, tak z opcją taką. Powinien chyba zagrać A5 teraz. Ale zaraz, ja mam taki ruch przecież. Tak i tak, B5. Nie, nie mam tego ruchu. Kurka wodna. Podstawiłem. Trudno. Niestety podstawiłem. Tutaj bronię. No, jedyna szansa, właśnie jakaś tam nadzieja w tym, że mam tu wolną linię. Teraz szybka roszada. Wejście wieżą na C. Tu, tu wejdziesz. Dobra, nie mam wyjścia. Tak, żeby skoczek nie wleciał. No takie masz po prostu wybicie, spoko. Co tutaj weźmie się szczepionka? Weźmiesz, dlaczego nie? Racja, drogi Watsonie. Taki ruch grozi. Albo taki. A teraz tu mam dwa pionki mniej. To sporo. Spróbuję go podgryźć. Taki motyw. Ładnie mnie tu skoczkiem zablokował. Trzeba to przyznać. Tak nie możesz tutaj. Tak i tak najlepiej sobie wejść tam, porobić mu słabe czarne pola. Już to trochę trwa. Tutaj. No dobra, muszę tak. Widzę, widzę. A tutaj chyba krzywdy mi nie zrobisz, więc idę tak. Skoczek broni. Aha, krzywdę zrobisz mi w ten sposób. Jasne.
Dobra, idę konsekwentnie. O, mógł od razu tutaj zbić i wygrać materiał. Tu chcesz mi dać szacha. Możesz. A tutaj masz ruch, ale ja mam bicie tu. Dobra, to się zgadza. To jest stopa z uwagi na to, że ten pionek jest po prostu za szybki. Tutaj zagram, no właśnie. Dobra, wygrałeś. Wygrałeś, drogi arcymistrzu. Podstawka pionka zdecydowała. No właśnie, z takim zawodnikiem już jakaś tam podstawka pionka to jest koniec gry. A, ciekawa była partia mimo wszystko. Czy ja mam takie odczucie, może dla was nie była ciekawa, dla mnie była. Okej, lecimy dalej, nie poddajemy się. Cały czas w okolicy 2650, ale silni zawodnicy. Szukamy kolejnego przeciwnika. Cały czas walka. Okej. Grałem już z tym panem. Biorę te pionki. Ja się tutaj nie będę rozczulał. Lecimy sobie z tym tematem. Oddaję, nie? Okej. Oddałem to przypadkowo. Z taką opcją jakiegoś wyrównania totalnego. No jeszcze taką ma opcję, wtedy ja gram tu z powrotem. Źle pograłem. Mogłem tam zagrać przecież. Dobra, najwyżej cofnę. Zbijesz? Jak zbijesz, no to zbijesz. Pionki zdobędziesz jakieś, ale to też otworzy linię do potencjalnego ataku. No i z tego skorzystamy. Mam nadzieję. Też gra. Dosyć odważnie przeciwnik. Niech będzie tak najpierw. Czy bicie tam wchodzi w grę? Tu. Chyba tak. Czy on może tutaj kopnąć? Czy ja to dobrze policzyłem? Chyba dobrze, bo król H8 i są dwie groźby. Tak, jeszcze może się obronić. No to wtedy bije jakość mniej, ale jakiś potencjał. No taki ruch trzeba znaleźć. To nie jest tak łatwo taki ruch znaleźć na pewno. Ale bicie jakość mniej. No dobra, ale tam są potencjalne ataki. Nie, tu musi być groźnie. Musi. Poświęcenie wieży chyba się udało. Bo też taki ruch grozi. Na przykład po tym ruchu koniec C8 i tu grozi mat. O wow. To nie mogę tak z powrotem?
Goniec D5 jest, kurczę. Gońca D5 nie widziałem. To ładnie tutaj mi zagrał. Dobra, chwilunia. Mam też taki ruch przecież. Okej. Tak, bo jeżeli tu, to tu wtedy. A tu dwa końce są podważone. Jak bicie, to też bicie. Mogę zbić przecież. Bo koniec zawsze wraca. Poddał, bo tu hetman się na F1 zasłania. Dobra, fajnie. Mamy zwycięstwo. Gość prawie 2700. Świetnie. Mistrz Fide. No dobra, jeszcze raz spróbujemy z tym skoczkiem C6. No dobrze, niech będzie tak tym razem. Wow. Jak zbije hetmana, on mi trzaśnie tu. Dobra, hetmany zachowam. Ale ładnie zagrał, tego przyznaję się, nie widziałem. Kompletnie muszę tak bronić pionka. Ładnie zagrał, brawo. Brawo, brawo, znalazł fajną opcję. Latam bez pionka. A nie, tutaj to B5 od razu, to on jeszcze mi pomógł. Goniec nie gra u niego, to jest jakiś tam plusik w tym momencie. I tak po prostu? Przeciwnik po prostu oddaje pionka. Wracam. Znaczy, jeszcze mam tu świetne pole dla skoczka, więc dziwię się trochę, naprawdę się dziwię. Dał mi szansę. Tak. No, wieża B8 niech będzie, przytrzymam. I zrobię zaraz roszadę, chociaż taki ruch jest też u niego ciekawy. No to wtedy chyba trzeba cię falnąć. W ogóle teraz można tak zagrać. Czekajcie, on tutaj, może ja tu będę musiał. Porobię sobie trochę tutaj takich właśnie mikroproblemów. Spróbujemy wymienić hetmana. On tego oczywiście nie uczyni. Jest oczywiste. Dobra, roszada. On H4 pewnie, a ja tu wejdę skoczkiem. Skoczkami sobie fajnie tutaj wejdę. Ok, skoczek G4. Dobra, odchodzimy tutaj z tego związania nieprzyjemnego. No tak, to ja wtedy będę mógł tutaj. Tak, właśnie. Wiecie co? Będę pionkożercą, zbiję to. Jak już cierpieć, to za coś. Nie chcę sobie tutaj robić takiego klina. Wow. Bardzo odważnie to zrobił. Tak. Jeśli on zagra tu, to ja zagram tak. I H5. Znaczy tu mam jeszcze szacha. Mam tego szacha. Nie zawaham się go użyć. Tutaj tu H5. Muszę to wzmocnić. Ok. Pytanie, czy... No dobra, tak. Tylko pionka. Taki ruch na pewno jest. Tak, będzie trzeba grać.
Taki ruch też był ciekawy. Po prostu to dziabnął. Idę. Tak, blokuję tego. I tu bronię. Dobra, tu jest dobrze. Tu jest bardzo dobrze, very good. Nawet tym pionki chyba mogę zasuwać. Tak, wiem. Tym pionkiem po prostu będę zasuwał. Tam nawet można, tylko że on tu jeszcze się jakby wybroni. Skontrujemy, tam hetmanem chce wejść. Tu będzie szach, jeden szach, nic nie daje. Dobra, kontrujemy, dajemy mata. Tu atakuje, jeden szach, nic nie daje, bo mu króla G7. Myszka nie działa, nie, tylko nie to, myszko, o nie. Słuchajcie, tego jeszcze nie grali, nie? Działa, uff. Tutaj grozi szachem wiecznym, jak zbije. Ale mogę też tutaj zbić. Co naprawdę, no myszka mi przez chwilę nie działała. Dobra, tutaj już jest koniec partii. To by było coś, nie? Ale zwycięstwo takie, no, słodkie, słodkie, mocne. Mocne. I gość może też robił 2700. Kolejny arcymistrz. Jakiś młody gość w ogóle. Wow. Też nie zagrał skoczkiem na B5. A dlaczego nie zrobiłem roszady? Niech mi ktoś wytłumaczy. Długa roszada powinna być, Krzysztof. Żeby tu nie było wjazdu. Okej. No niech będzie taki tak, z takim planem. Tutaj to tutaj. No tak, on próbuje. Tu mi wlazł. Kurczę, ale mi fajnie tutaj powchodził, nie? Spróbujemy tak. Weźmiesz na roszada. Dobra. Niech będzie tutaj. I po prostu wziął pionki i się nawet nie pytał o pozwolenie. No niestety, wziął pionki, miał prawo, teraz mnie będzie tutaj męczyć. Dobry jest, widzę, że tutaj ogarnia temat przeciwnik. Dobry jest i szybki na dodatek. Żadne pułapki mi tu nie wpadnie, prawdopodobnie.
To, że mam wtopę, to jest oczywista sprawa. No właśnie. No, dorobię hetmana. No, jeszcze straszę. Dobrze zrobił. Dobra, to muszę poddać. Tu nic nie uzyskałem. No ładnie, ładnie. No, chciałbym jeszcze raz zagrać z tym przeciwnikiem. Solidnie. Szkoda. Ale kolejny arcymistrz, chyba już czwarty. I to inny. Ekstra. 2850 prawie. Fajnie. Z takimi to bardzo miło się gra. Zawodnicy naprawdę na super poziomie. Tak, chyba te A6 to było może bez sensu. No właśnie, tutaj mi zagrałeś. Bronimy. Tak, skoczek chyba zbija. No właśnie, właśnie. Okej. Okay. No białe lepsze. Nie da się ukryć. Próbujemy tu ugryźć. Wysoko. Tyle, że... No właśnie, tyle, że mam tutaj problem. Wieża bije C6. Bo jeszcze lepiej. Jak widać na załączonym obrazku. Pytanie, czy nie zbić tutaj? No to może być już chyba grubą przesadą. Tak, zagrajmy. Z taką opcją. Z taką opcją. To było mądre poświęcenie z jego strony. Naprawdę mądre. Takie intuicyjne bardzo. Hetman tu mi wlezie. Muszę taki mieć ruch w zanadrzu. Dziki trochę ruch. Wejście jest, teraz tak. Mój król jest w rozsypce. Tutaj możliwe, że może zbić na C6. No właśnie. Jedyna moja nadzieja to w tym pionku. Tutaj on zbije tym. Fiu, fiu. To chyba po hetmanie, nie?
Ojejku, ale mnie rozpykało. No dobra, poddaję się. Może jeszcze raz? Please, please, please. No, ale fajnie, fajnie, fajnie się gra, słuchajcie, dobrze, bo ja się cieszę, że nawet przegrywam z takimi zawodnikami 2850 i że oni chcą grać czasami ze mną. To pozwoli mi pewniej grać no, kolejne partie, po prostu troszeczkę z rankingami ciut słabszymi. Jeszcze spróbuję poszukać. Dzisiaj masę arcymistrzów się udało zahaczyć. I cały czas ranking około 2650. Mówię, cała trudność challenge'u jest taka, że po prostu gram z bardzo silnymi zawodnikami. Więc fajnie, 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 fajnie. Lecimy, lecimy dalej. Szukam, szukam cały czas przeciwników. I mamy kogoś tutaj. National Master. No dobra. Będzie P3. Wymiana Białopolaków jest dla mnie dobra. E4 mam tutaj w planach. O! A teraz to F4 mam w planach. Pionkiem, pionkiem. Zdecydowanie. Tutaj sobie odejdziemy. Jakieś tam próby zaatakowania. Tutaj tak trzeba zagrać. Tak, tak, on próbuje mnie gryźć z każdej strony. To tak. Wieża F3, wieża H3, taki mam plan. Mogę, bo jeśli tu nie mogę. Kurczę, podstawiłem. Bo jak tu, to on mi zbija i hetmana mi atakuje. Kurczę, no podstawiłem jak nic. Ale nie widział, nie widział. Tutaj G6. Adekwatny nacisk na to pole. Dobra, tak. Tutaj, aha, szach może być znowu. Tutaj trzeba trochę pocwaniakować. Wracam. Jeszcze raz tu, tu i tu może. O właśnie. A coś w tym rodzaju. Spróbujemy pograć. Żeby trzymać pole E4. Delikatne H3, żeby król miał jakiś lufcik. No będzie w miejscu stał. No właśnie. Źle pograłem. Tam wieża H3 był taki fajny plan. Ajajaj.
Ten H3 mi. Aj, H3 to zepsułem, w ogóle zepsułem. Jakby pionka H3 nie było. Próbujesz takiej wymiany? No tak. A jakbym teraz tutaj dziabnął? Tu. To ma sens. Nawet nie liczę. To musi działać. To po prostu musi działać, bo jeszcze mam gońca na F5. To musi działać. Najpierw tak, potem tak. Powrót, żeby tutaj dać szacha. Pionek więcej po takich perturbacjach. Tutaj wieża E3 będzie chciał zagrać. Czy to działa? Ojejku, mało czasu się robi. Dobra, tak, niech będzie. Goniec G7 masz jeszcze. Poddał. Przecież miał goniec G7 jeszcze. Dobra, dzięki za poddanie. Nie, analiza, nie analiza. Gram jeszcze raz. Chcę, nie chcę. Dobra, moi drodzy, nie będę was męczyć. Wiem, odcinki są ostatnio bardzo długie. Mamy 2662. I na tym niech się tutaj to wszystko w tym momencie skończy, w tym odcinku. Dzięki. Mocny odcinek, bardzo silni przeciwnicy. Do zobaczenia następnym razem.